Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No niestety, dopadło mnie jakieś choróbsko, jakieś przeziębienie. Jeżeli będą cięcia, no to kwestia techniczna, więc taka, że musiałem po prostu zrobić to cięcie. A dzisiaj wjeżdżamy w TikToki. Wjeżdżamy w TikToki, postanowiłem zobaczyć, co takiego TikTok oferuje, co można znaleźć na TikToku, jeżeli chodzi na przykład o układanie płytek i tego typu rzeczy, więc zaczynamy. Okej, okay. Mamy tutaj panią, która w jednej ręce niesie płytkę. Wow. I no można dopasowywać płytki do mebli też. To jest, z pewnością to są Stany Zjednoczone, Ameryka albo coś takiego, więc tutaj oni te meble mają jakoś tam na stałe montowane, to jest dosyć dziwne, powiem wam szczerze. No ale w Polsce, jeżeli ktoś by chciał zrobić remont łazienki, nie chciałby wystawiać mebli, bo to wszystko by było już poprzykręcane, jakoś tam pomontowane, no to też można. O właśnie. Tak nie wolno robić. Zgadza się. Znakomicie. Dokładnie. I teraz 60x120. Idealna robota. Idealna robota. Idealna. Okej. Okay. Ojeny, tu jakie gluty tutaj są. To jest klej, czy... Ale dobra. Prawdopodobnie będziemy mieli tutaj jakiś wynalazek. Więc zobaczymy. Zaczyna się ciekawie. O, obuwie takie w sam raz do roboty, więc na budowie, więc... Mamy tutaj MacGyvera. Okej. Już wiem, co to będzie. Ojej. No. Można i tak. Można i tak. Ten pan to ma i obuwie, i wszystko, i... O, żeż ty. On jest na boso i montuje. O. Oj. Oj. Ja wam powiem szczerze, to jest nie do pomyślenia, tak jak nie wiem, w Polsce, we Włoszech czy coś. No przecież... Bez zabezpieczenia, bez niczego, wiatr zawieje. No zobaczcie, no przecież to jest... On sobie chodzi i montuje, no drugi za nim idzie. Normalka, normalny dzień w pracy. Następny. Przecież to jest... Tylko nie piszcie mi, że to jest coś normalnego. To też jest jakieś chyba Stany Zjednoczone albo coś. Ja nie wiem, oni tam nie mają jakiegoś odpowiednika BHP, że kurde... No zobacz, ja pierdzielę. A to nie, to już jest jakaś Azja, Indie. Ja pierdzielę. To jest kobieta, co trzyma drabinę mu? Nie, to chłop, myślę, aha, ma na głowie taki ten... O! O! Można? Można. Pyk, pyk.
No, ale coś nie idzie. Właśnie. How to install ceramic floor tiles. Jak montować płytki ceramiczne? Po obuwiu widzę, że to już są eksperci. To już, szanowni państwo, tutaj mamy mistrzów świata. I oni rozprowadzają klej. Zanim on dojdzie pewnie na całej podłodze, zanim on dojdzie do podłogi, to tam już mu zacznie schnąć ten klej. No przecież zanim on skończy, to tam już będzie słom przecież z drugiej strony. Ja nie sądzę, że to były okna i w miarę chłodno, raczej jest gorąco. To jest straszne, powiem wam szczerze. To jest, ja bym nazwał właśnie to, jak nie należy instalować płytek. No. I zanim on skończy te płytki układać, to tam już przy oknie, powiedzmy sobie, już będzie suchy ten klej. O krzyżykach zapomnijcie w ogóle. No. Ach, nie ma krzyżyków. Tutaj... Chyba jest dylatacja jakaś. Co jest dla mnie szokiem, jeżeli jest dylatacja, ale tak wygląda, jakby była jakaś dylatacja tam. Aha, teraz jedną płytkę położył, żeby na nią stanąć. No fachura. No fachura. Co dalej? Nie pasuje. No nic. No, ale kolanami już dociska płytki jak idzie, nie? No, już tu już płytki pod kolana nie potrzeba, tylko pod stopy. I młoteczkiem dobija, no co tam? Fuga, jaka fuga? Ale stoi na jednej płytce, uwaga. O matko, to przecież to już jest sucho według mnie. Tu nawet widać chyba takie jaśniejsze plamy, jakby już były. Jest dylatacja? Tak, chyba mają dylatację nawet. Wow! Czyli coś tam zrobione jest w miarę przy ścianie. Jest czy nie ma? Nie, albo nie ma chyba jednak. No, moi drodzy, więc tak nie należy układać płytek. To wam od razu mówię. Tu chyba jakaś... Może jakaś... Nie, to nie jest dylatacja. To raczej pozostał chyba szary pasek od... Jak robili jakąś tam wylewkę chyba... Wylewkę! Wylewkę robili, no, powiedzmy. Nie, już zobaczcie, te płytki już są krzywe. Już tu odstają. Ja przewinę do przodu, bo to za długo trwa. 10 minut. Nie będziemy się aż tak katować. 10 minut. Pokażcie tą podłogę. No przecież... No. Jak te płytki tańczą. No, tu... Nie. Tak, moi drodzy, nie należy montować płytek. Okej. Okay. Tutaj widzę, mamy następnego eksperta. No, trochę tego nałożył. (Śmiech)
A, za mało tu. A jeszcze vibrat. Vibrat. On ją wibruje, żeby wyrównać jeszcze. Oż ty, nie no. Dobra. O, pan Chińczyk układa stopnie. No i zrobił, no. Dobra, następni. Tutaj też krzyżyków nie ma. No, grzebień, pyk, 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 jedziemy. A jeszcze sobie naznaczę, gdzie będą fugi. I młoteczki. Porobił takie te rozszerzenia jak na fugę jakby. Ojej. Nie, bo ja, wiecie co, nie wiem, ale takiego montażu płytek to ja nie widziałem, ojeny, na żywo nigdy. Na żywo nigdy. Ojej. Dobra, tu jest pan Glazurdzi. O, drzwi się zamykają, zamykają, może być. Ja się śmieję, ale to jest pewnie jakiś Senegal albo coś takiego. Zobaczcie, o sobie tym kielnią sobie zrobił, wyciął i jest. To jest jakiś Senegal prawdopodobnie, albo coś takiego. To są ludzie, którzy we Włoszech kupują płytki po 2 euro, takie 1, 2, 3 euro, trzecie, czwarte gatunki, takie wiecie, byle co. Właśnie po to, żeby w domu mieć u siebie podłogę z glazury i tak ją montują. Tak się tam to odbywa. Easy way to Apple Ceramic Floor Tiles. O! Klapsem. No. Tu następny pan, który płynie z klejem, widzę. Jak on je dobija niby młotkiem, ale one odstają na niektórych narożnikach. To widać. Bez fugi, bez niczego. Przecież to będzie śpiewało, że tak powiem, pustką za kilka dni. Tragedia. Jak ktoś przyjdzie, wam majster, będzie tak wam płytki kładł, gońcie go od razu. Okej, pan leje butelkę wody na ścianę. How to become to the... No, na patyczki. How to become one of the three, top three in the world ceramic. On jest jednym z trzech najlepszych monterów płytek ceramicznych na świecie? What? No, dobrą ocenę sobie wystawia. Ja pierdzielę. To jest straszne. O, tu jest Ditra, tu już są profesjonaliści. Tu już lipy nie będzie. O, ładnie na wymiar płyteczka idzie. Tu już lipy nie będzie, tu będzie dobra robota. Panowie chyba mają fabrykę tych zacisków poziomujących, bo na każdą płytkę walą tyle, że głowa boli. Fakt, że tutaj pewnie, bo nie mówię o jakimś gruntowaniu czy coś, no ale jeździ tą wibracją w swoim roboczym obuwiu. Aha, bo pewnie, żeby nie pobrudzić płytek, no dlatego tak
Zobaczcie. No jakby mieli fabrykę tego. Tutaj nie ma szansy, żeby ta płytka nie była równo dociągnięta. Żeby coś odstawało. Ja pierdzielę. No dobra. Pani robi gładzie. Pyk, pyk. No dobra. Tutaj mamy duży format. Mega format. Wielkoformatowy gres. Oni nad czymś się zastanawiają. Nie mają szyn do przenoszenia. No okej, okay, można mieć przyssawki. Ale ten klej, panowie, na płytce strasznie, to było źle. Klej na płytce rozprowadzony źle. Z tego względu, że był tak byle jak mazany, a na tych płytach się robi właśnie po tej grzebień musi być równolegle i na płytce, i na ścianie. Na ścianie ząb pod kątem 45 stopni 10 mm, a na płytce 3 mm prosty ząb. Przynajmniej takie są wytyczne tutaj we Włoszech przez tych, co robią te normy Unii, ISO i tak dalej, ASOPOZA. Nie, panowie, to nie. Ten klej na tej płycie to jest nie za dobrze. Zobaczmy jeszcze na ścianie, żeby pokrytykować. No ale jak na płycie pomazali byle jak, to na ścianie też pewnie będzie byle jak i chyba tutaj już nie zobaczę. No nie będzie widać. Ale na pewno nie jest w poprzek klej poprowadzony. Kolejny błąd. Ten klej jest źle rozprowadzony na ścianie. To jest błąd. Tak, ten klej nie powinien... Dziwny facet tu ma laser, widzę. Ma jakiś tam sprzęt, ale ten klej na ścianie jest źle rozprowadzony. I tak samo klej na płycie też jest źle rozprowadzony. I tak się, to nie jest dobrze wykonana praca. Tak samo tutaj też jest źle. To jest źle wykonana praca. Znaczy przynajmniej tak się nie montuje, tak? Standardem właśnie jest to, że musi być, zazębiać się musi klej na płycie i klej na ścianie. Więc to nie jest wykonane tak jak się powinno wykonywać, a może tak, według zaleceń producentów megaformatów. Gross format. No i tu też jest prawie dobrze, tylko widzicie, jest cały w poprzek, ale ten jeden mazak jest nie tak. Oj, tu... To nawet nie jest na super, jak sonic on beton? Oj, tak to się nie montuje, to ja to raz w życiu chyba widziałem coś takiego, jak układali z takiej nawet nie gresy, bo gresy się nie przykleją na takim czymś. Dzisiejsze gresy, gdybyście chcieli kleić na taki, na cement, tak na beton, to wam długo nie będzie trzymało. Z tego względu, że są wypalane w ponad 1200 stopniach i praktycznie pod spodem macie powierzchnię taką, jakby to było szkło. Więc niewchłanialne. Jeżeli byście tak montowali gresy, to one w krótkim czasie będą odpadały. No ale cóż. No i co z tego, że wkładasz te zaciski, jak to nie jest dobrze wykonana robota? Oni tam mają, tu widzę po literkach takie nieczytelne, więc
60 na 120, co prawda, to jest, oni tam mają jakieś zupełnie inne standardy, jeżeli chodzi o montowanie, ja nie wiem. Chyba, że on tu klej wylał. Nie cement, tylko klej. I to jest takie robienie... Nie, ale to nie, no to no nie, no ludzie, no nie. No nie, no nie, no bez przesady. No mówię, że chyba to jest klej, nie? Ale to jest na dziko, to nie, absolutnie nie. To... Dobra. No i co, szanowni państwo, dziękuję za dzisiaj. Trochę tych materiałów ciekawych było, śmiesznych bardziej lub mniej, tragicznych dużo, sporo. Jak widzimy, kultura układania płytek na całym świecie jest inna, różna, nie tak jak w Polsce, nie tak jak w Europie. Więc cóż, wybaczcie za to, jak wyglądam, ale jestem niestety trochę przeziębiony, a chciałem nagrać dla was materiał, podzielić się z wami moim TikTokowym odkryciem, jaki ten świat glazury, montażu, ceramiki, ekspertów od płytek ceramicznych potrafi być zaskakujący. Dziękuję za dzisiaj i do następnego materiału. Serdecznie pozdrawiam.